kapelan ma takie piękne powołanie towarzyszyć, tak? Nie tylko jakieś usługi religijne świadczyć, ale towarzyszyć. W zakładach opiekuńczych, hospicjach toczy się walka o życie człowieka. Nie tylko te doczesne, ale i wieczne. Na tym froncie w pierwszej linii są kapelani, lekarze dusz ludzkich, niosący skuteczny lek Bożego Miłosierdzia. Już od 27 lat przyjeżdżamy tutaj, na Jasną Górę, z całej Polski. W tym roku jest ponad przedstawiciele 32 diecezji i tutaj mamy zarówno formację duchową, czyli tak zwane rekolekcje kapłańskie, ale także mamy wykłady czy warsztaty, które są związane z codzienną naszą posługą, czy w szpitalu, czy w domu opieki, czy w hospicjum. I próbujemy sobie odnowić, tak, czy przypomnieć, ale też pewne nowości przyjąć, które są cały czas się dzieją w służbie zdrowia. I to wszystko ma służyć nie tylko nam, ale to mamy przenieść tam, gdzie na co dzień pracujemy, czyli w tych placówkach medycznych. Bo my kapelanami jesteśmy nie tylko dla chorych, dla pacjentów, ale również jesteśmy tymi, którzy towarzyszą personelowi medycznemu. A jak doświadczenie cierpienia w sytuacjach granicznych kształtuje wiarę i pacjentów, ale też i kapelanów? Doświadczyłem sam takiej sytuacji, prawda, że chciałem być mądrzejszy od Pana Boga. I wiedzieć i myśleć, że to on się pomylił, bo chodziło tam o takiego młodego człowieka, studenta, który miał bardzo poważną operację i dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, co Bóg chciał przez to. Ponieważ przy jego łóżku spotkali się jego mama i jego tata, którzy od wielu lat już ze sobą nie byli. Także to jest prawda, że my też możemy takie bunty czy jakieś przeżywać niezrozumienie tego cierpienia, tak? Ale też całemu środowisku, które służy chorym, grozi taka obojętność na cierpienie. To też jest taka postawa. Także my potrzebujemy wzmocnienia, my jako kapelani, dlatego taka sesja, ale też personel medyczny. Oni też potrzebują światła, podbudowania. Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Sumienie jest jednak różnie ukształtowane. Jak można oceniać postępowanie lekarzy, którzy z dobrą wolą działają jednak inaczej niż my, wierzący, moglibyśmy oczekiwać? Medyk dojrzewa. To nie jest ktoś, kto jest gotowy do od razu służby człowiekowi. Tak? On ma studia i tak dalej, ale on jeszcze musi wiele różnych ćwiczeń, jeszcze tej sztuki nabywać. Poza tym też musi dojrzewać jako człowiek i też jako chrześcijanin. Tak? A więc to jest pewien proces. Tak? I dlatego nie można nikogo przekreślić, ktoś złe podejmuje w tej chwili decyzję, ale trzeba mu towarzyszyć, żeby właśnie pozwolić mu dojrzeć, czy dojść do takiego wyższego poziomu rozwoju duchowego czy moralnego. Tak? Więc nie można nikogo od razu przekreślić, bo jest taka tendencja, że on nie jest tam z naszej bajki, tak? On po naszemu nie myśli.
ale właśnie trzeba być cierpliwym, tak? Bo to no, może być niezawinione u niego. I myślę, że to też jest rola duszpasterza, tak? Jeden z księży dzisiaj powiedział, że kapelan to musi być ktoś bardzo cierpliwy. Tak, wobec pacjentów, ale wobec również personelu, z tym się rozmawia.